Przystępujemy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości powiatu pilskiego wchodzącego w skład byłego lotniska wojskowego w Pile, przekazanych umowami darowizny z 27 listopada 2009 oraz 22 stycznia 2014, druk nr 6. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo pocztą elektroniczną. Proszę w tym momencie pana Krzysztofa Pabicha, przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu, o przedstawienie opinii komisji w tej sprawie. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury na swoim posiedzeniu 22 grudnia zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Pile w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości powiatu pilskiego wchodzących w skład byłego lotniska wojskowego w Pile, przekazanych umowami darowizny z dnia 27 listopada 2009 roku oraz 22 stycznia 2014 roku pozytywnie przy dwóch głosach wstrzymujących. Dziękuję. Otwieram dyskusję, ponieważ pan starosta już uprzednio przy informacji bardzo szeroko uzasadniał. Czy chciałby w tym momencie pan starosta uzupełnić swoją wypowiedź? Panie przewodniczący, szanowni państwo, uzasadnienie do projektu uchwały macie państwo załączone w dokumentach. Natomiast osobiście uważam, że dla jasności przekazu medialnego wskazane jest, abym to uzasadnienie przedstawił również słuchaczom i telewidzom. Dlatego, że pan przewodniczący pozwoli, odczytam to uzasadnienie, które dokumentuje tok postępowania, historię i dzień dzisiejszy. Bardzo proszę, temat bardzo ważny. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ale może nagrane będzie, panie marszałku, także no, dla historii. Mogę, panie przewodniczący, tak? Rozumiem? Dziękuję. Zaproszę. Powiat pilski w celu założenia i rozpoczęcia działalności lotniska użytku publicznego nabył umową darowizny repertorium A numer 9355 przez 2009 z dnia 27 listopada 2009 roku od Skarbu Państwa w trybie artykułu 4f ustęp 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości oznaczone jako działki 167 na 7, 170 o ogólnej powierzchni 179 hektarów 2291,10 hektara w celu modernizacji i rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego. Grunty te stanowią część obszaru, jaki zajmowało byłe lotnisko wojskowe. Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULCLTL 1/511/0026/01/12 z dnia 11 stycznia 2012 roku lądowisko Piła zlokalizowane na działce ewidencyjnej 170 wpisane zostało do ewidencji lądowisk pod numerem 101 jako lądowisko przystosowane do startów i lądowań statków powietrznych w dzień i w nocy z drogą startową o nawierzchni sztucznej o dopuszczalnej masie całkowitej MTOM do 5700 kg. W związku z przejęciem na podstawie umowy wyżej wymienionej darowizny w celu rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego w Pile w dniu 22 stycznia 2014 roku umową darowizny numer akt notarialny repertorium A numer 672/14 Wojewoda Wielkopolski darował na rzecz powiatu pilskiego dodatkowe nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne numer 139, 141, 142 przez 1, 142 przez 2, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 i tak dalej, szanowni państwo. Nie będę was męczył ani siebie. Położone w Pile obręb numer 001, obręb 002, obręb 019, które powiększyły teren lotniska o kolejne 114 hektarów i 795 tysięcznych hektara nieruchomości zabudowanych w większości przez dawne wojskowe schronohangary.
Część zabudowań na tych gruntach jest obecnie dzierżawiona podmiotom zewnętrznym. Jest to kontynuacja umów dzierżawy zawartych wcześniej przez Agencję Mienia Wojskowego. Nabycie kolejnych nieruchomości przyległych do przekazanego terenu lotniska umożliwiło powiększenie obszaru strefy lotniskowej w celu zwiększenia potencjału ekonomicznego przyszłego zarządcy lotniska. Nieruchomości nabyte przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z artykułem 4g wyżej wymienionej ustawy mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia co najmniej na 30 lat wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego. Przytoczony przepis wyklucza możliwość wydzierżawienia nabytego w drodze darowizny od Skarbu Państwa terenu lotniska podmiotowi innemu niż zakładający lub zarządzający lotniskiem. Dokonanie darowizny wyżej wymienionej nieruchomości zostało obłożone obowiązkiem utrzymania lotniczego charakteru tego terenu. Jedynym rodzajem wykorzystania nieruchomości jest konieczność poszerzenia działalności lotniczej. Warunki darowizny przewidują również wykorzystanie lotniska w Pile przez państwowe statki powietrzne. Doraźne wykorzystanie tego obiektu w sytuacjach szczególnych może dotyczyć również Sił Zbrojnych RP. Zarząd Powiatu podejmował działania mające na celu zwiększenie zabezpieczenia mienia i kontroli sposobu jego wykorzystania, w ramach których m.in. obszar ten został oznakowany i zamknięty. Zostały wjazdy na teren lotniskowy dla osób nieuprawnionych. W 2010 roku wykonano remont dachu instalacji odgromowej na budynku tzw. domku pilota usytuowanego na działce ewidencyjnej 170. W maju 2011 roku w związku z koniecznością likwidacji stref stacji transformatorowej zasilającej lotnisko w Pile zakończono realizację budowy nowego przyłącza energetycznego do wyżej wymienionego budynku. W miesiącu marcu 2012 roku podjęto działania mające na celu zinwentaryzowanie systemów odwadniających terenu byłego lotniska oraz opracowanie zakresu prac niezbędnych do przywrócenia funkcjonalności strefy odwadniających wraz z kosztorysem tych prac. Kolejnym zadaniem zrealizowanym wspólnie z gminą Piła było oświetlenie płyty postojowej oraz częściowego ogrodzenia terenu lotniska. Oświetlenie płyty postojowej obejmowało wykonanie przyłącza energetycznego do istniejących 14 sztuk stalowych słupów oświetleniowych wraz z remontem, montażem 26 opraw oświetleniowych. Wykonano ogrodzenie terenu lotniska od strony ulicy Koszalińskiej o długości 368 metrów bieżących wraz z dwoma bramami. Zarząd Powiatu w Pile zrealizował także zadanie pod nazwą podłączenie domku pilota wraz z istniejącą instalacją wodną do sieci miejskich wodociągów kanalizacji oraz budową studni wodomierzowej. W latach 2009-2014 wydatkowano 1 318 180 zł związanych z przejęciem i zagospodarowaniem nabytymi na rzecz Powiatu Pilskiego nieruchomościami, w tym 783 115 zł i 55 groszy środki własne, 535 064 zł i 45 groszy środki zewnętrzne. Dużym obciążeniem dla budżetu powiatu w roku 2015 są planowane wydatki w kwocie 535 500 zł na zabezpieczenie i utrzymanie wyżej wymienionej nieruchomości, w tym podatek od nieruchomości 416 600 zł, który powiat będzie ponosić w kolejnych latach. Konieczne będzie także zabezpieczenie w roku 2015 środków około 200 tysięcy złotych na kontynuację prac rekultywacyjno-monitoringowych na terenie bazy MPS. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy niektórych obiektów na terenie lotniska w roku 2015 to kwota 90 300 zł po odprowadzeniu 30% dochodów na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. W związku z przejęciem terenu byłego lotniska wojskowego w Pile w systemie klasyfikacji lotnisk funkcjonował jako miejsce startów i lądowań. Aktualnie obiekt ma charakter wielofunkcyjnego lądowiska publicznego, które jest przystosowane do obsługi lotów o charakterze szkolnym, sportowym, turystycznym, biznesowym, poszukiwawczym, ratowniczym oraz usługowym w zakresie certyfikatu prac lotniczych AWC oraz certyfikatu przewozów lotniczych AOC. Działania w zakresie zarządzania i nadzoru operacyjnego nad lądowiskiem wykonuje Aeroklub Ziemi Pilskiej, który posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne, prawne oraz techniczne. W latach 2013-2014 według zbliżonych danych z Aeroklubu Ziemi Pilskiej na lądowisku w Pile operacje statków powietrznych należących do przedsiębiorców, osób fizycznych oraz lotnictwa państwowego, wyłączając całkowicie loty Aeroklubu Ziemi Pilskiej, stanowiły 25-30%.
Z lądowiska korzystało w tym okresie 20 przedsiębiorców, więcej niż jeden raz. Z terenu powiatu pilskiego regularnie korzystało 2 przedsiębiorców, którzy wykonali łącznie około 66 akcji lotniczych, łącznie starty i lądowania. Incydentalnie z lądowiska skorzystali także 3 przedsiębiorca z Piły. Warto podkreślić, że z pilskiego lądowiska korzystały jedynie statki powietrzne służące do transportu maksymalnie kilku osób. Byłe lotnisko wojskowe w Pile, przejęte na mienie powiatu, nie jest zarejestrowane w rejestrze lotnisk cywilnych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jako lotnisko użytku publicznego. Zarejestrowane na tym terenie lądowisko nie oznacza, że jest ono eksploatowane jako lotnisko użytku publicznego. Nie istnieje podmiot zakładający lotnisko użytku publicznego w Pile oraz nie istnieje podmiot zarządzający tym lotniskiem na warunkach określonych w artykule 4g ustęp 1 przywołanej wyżej ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego. Uruchomienie lotniska zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa wymagało m.in. następujących działań formalno-prawnych: wyboru wariantu rozwoju lotniska, powołania grupy zadaniowej do zarządzania procesem uruchomienia lotniska, określenia kroków prowadzących do powołania spółki celowej zarządcy lotniska, podjęcia rozmów z potencjalnymi udziałowcami spółki celowej do zarządzania lotniskiem i strefą okołolotniskową. Od przejęcia terenów lotniska, to jest od 2009 roku, w tym także po przejęciu dodatkowych terenów w styczniu 2014 roku, do dnia dzisiejszego nie udało się powołać choćby podmiotu zarządzającego lotniskiem. Działania zmierzające do uzyskania statusu lotniska publicznego w Pile wspierane było zainteresowaniem i aprobatą władz miasta Piły. Miało to m.in. wyraz w planowanym utworzeniu wspólnie z Powiatem Pilskim spółki prawa handlowego do zarządzania lotniskiem i strefą przylotniskową. Jednak co warto podkreślić, w obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z przepisami ustawy z 20 grudnia 1996 roku o opłacie komunalnej, powiaty są pozbawione możliwości tworzenia spółek handlowych i przystępowania do nich, co przewidywał projekt poselski ustawy o zmianie ustawy. Zarząd powiatu w Pile dnia 4 listopada 2014 roku wystąpił do wiceministra obrony narodowej, przepraszam, do wicepremiera, ministra obrony narodowej z wnioskiem o zmianę obowiązujących przepisów, co umożliwiłoby samorządom na prowadzenie działalności uzupełniającej wspomaganej planowane inwestycje lotniskowe i racjonalne gospodarowanie przejętymi nieruchomościami. Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej w piśmie z dnia 10 grudnia 2014 roku, w którym wskazano, że powiat zobowiązany jest do podjęcia działań w zakresie zagospodarowania mienia zgodnie z celem darowizny, to jest rozbudowy lotniska użytku publicznego. Nie jest to przeznaczone na założenie lotniska oraz tereny okołolotniskowe przeznaczone do zagospodarowania komercyjnego, wspomagające funkcjonowanie lotniska. Stwierdzono ponadto, że w przypadku uznania przez powiat pilski, że część darowanych nieruchomości jest zbędna na potrzeby lotniska cywilnego i może zostać zagospodarowana przez podmioty inne niż zakładający lub zarządzanie lotniskiem, powinno nastąpić zrzeczenie się przez powiat darowanej nieruchomości. Na zlecenie Zarządu Powiatu w Pile w kwietniu 2011 roku opracowana została kompleksowa koncepcja zagospodarowania terenów byłego lotniska wojskowego w Pile pod nazwą działania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych i zdobienia funkcjonalności lotniska w Pile. W opracowanej koncepcji założono 3 warianty rozbudowy lotniska w zależności od prognozowanego ruchu oraz środków, jakim będzie dysponować inwestor. Wariant pierwszy, wariant minimum rozruchowy, który zakłada uruchomienie lotniska cywilnego umożliwiającego operowanie przewoźnikom ruchu General Aviation, lotnisko korporacyjne, prace lotnicze oraz transport cargo w niewielkim zakresie, lotnisko kodu 2B przy minimalnych niezbędnych nakładach inwestycyjnych około 25 milionów polskich złotych, na którym byłyby realizowane loty nieregularne. Wariant drugi, bardziej rozbudowany w porównaniu do wariantu pierwszego, zakładający uruchomienie lotniska wyposażonego w pomoce nawigacyjne, radiowe i świetlne, wymagane przy regularnym ruchu lotniczym, lotnisko kodu 2C, zwiększającego koszty o około 10 milionów złotych polskich. Wariant trzeci, lotnisko kodu 4D, zakładający rozwój lotniska, umożliwiający operowanie przewoźników świadczących usługi w zakresie lotnictwa komunikacyjnego oraz obsługę przewozu towarów, wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów rzędu około 250 milionów złotych. Sytuacja finansowa powiatu nie daje możliwości finansowania projektu inwestycyjnego rozbudowy lotniska.
Budżet powiatu nie ma zaalokowanych konkretnych kwot na ten cel. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu pilskiego na lata 2014-2023 nie zawiera wydatków na przedsięwzięcia lotniskowe. Powiat samodzielnie bez wsparcia z zewnątrz przy obecnym stanie budżetu, braku gwarancji pozyskania środków zewnętrznych, nie jest w stanie wyasygnować środków gwarantujących uruchomienie lotniska w narzuconej umową darowizny terminach. Polska dysponuje obecnie 13 portami lotniczymi z regularnymi połączeniami pasażerskimi. Polskie porty lotnicze zaliczane do transeuropejskiej sieci transportowej TIN-T to PL Warszawa, PL Gdańsk, PL Szczecin, PL Poznań, PL Katowice, PL Kraków, PL Rzeszów, PL Wrocław, PL Łódź i PL Bydgoszcz. Umowa partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce. Polityki spójności, wspólnej polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa. Umowa ta została przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku. Zgodnie z zapisami umowy priorytetem w zakresie ruchu lotniczego są działania mające na celu: pierwsze, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne generowane przez transport lotniczy. Drugie, zapewnienie rozwoju infrastruktury umożliwiającej świadczenie najwyższej jakości usług zgodnie z obowiązującymi standardami poprzez zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, poprawie przepustowości przestrzeni powietrznej i ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym. Dalej umowa stwierdza, że w okresie 2014-2020 nastąpi ograniczenie wsparcia w zakresie projektów lotniczych. Kontynuowane będą jedynie działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w portach lotniczych, rozwój systemów nawigacji. Takie same zapisy zawiera program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Określa on, że beneficjentami w zakresie transportu lotniczego będą wyłącznie podmioty zarządzające portami lotniczymi leżącymi w sieci TNT, Krajowy Organ Zarządzania Przestrzenią Powietrzną, służby ratownicze, ratownictwo techniczne oraz organy administracji rządowej, podległe im urzędy, jednostki organizacyjne oraz instytucje badawcze dla działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Powyższe zapisy są zgodne z Krajową Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku. Dokumentem interpretacyjnym do tej strategii przyjętym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w październiku 2014 roku nie zawiera elementów w odniesieniu do infrastruktury lotniskowej, ponieważ interwencja krajowa będzie dotyczyła bezpieczeństwa ruchu lotniczego w TNT, a nie budowy modernizacji infrastruktury lotniskowej. Dokumentem interpretacyjnym jest spójny powyższymi dokumentami i stwierdza, że w okresie 2014-2020 nastąpi ograniczenie wsparcia w zakresie projektów lotniczych do projektów służących poprawie bezpieczeństwa, między innymi z uwagi na fakt, że w odniesieniu do wielkości ruchu lotniczego nie obserwuje się żadnego deficytu przepustowości lotnisk cywilnych, a w latach 2010-2012 dzięki inwestycjom zaplanowanym pod kątem organizacji Euro 2012 przepustowość ta w czterech największych portach lotniczych została znacznie powiększona. Środków POIS 2014-2020 realizowane będą inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w ramach sieci TNT. Analiza powyższych dokumentów programowych jednoznacznie wskazuje, że w perspektywie finansowej 2014-2020 nie będzie możliwe wsparcie środkami unijnymi oraz krajowymi środkami publicznymi utworzenia w Pile lotniska użytku publicznego. Projekt reaktywowania lotniska w Pile i utworzenia lotniska użytku publicznego ze względu na duże ograniczenie prawne, a także z uwagi na m.in. obszar ciążenia lotniska w Pile pokrywający się z obszarami ciążenia lotnisk zlokalizowanych w Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie, brak dostatecznej liczby firm z dużym kapitałem będących potencjalnym dla wygenerowania popytu na transport lotniczy, niedostateczne rozwinięcie infrastruktury lotniska wymagające dużych nakładów finansowych, brak zdywersyfikowanych działalności gospodarczych w Pile i w regionie, która pozwoliłaby na wykorzystanie transportu lotniczego. Inwestycje na lotniskach w Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie związane są ze zwiększeniem ich przepustowości i jest trudnym, a wręcz niemożliwym do realizacji przez powiat pilski. Zgodnie z artykułem 4g ust. 1 punkt 6 ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa z Agencji Mienia Wojskowego na wniosek ministra właściwego do spraw transportu i ministra obrony narodowej uzgodniony przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wojewoda odwołuje darowiznę m.in. w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji lotniska cywilnego użytku publicznego w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości,
niepodjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości Skarbu Państwa czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego. Zrzeczenie się obdarowanych nieruchomościami Skarbu Państwa nie powoduje wygaśnięcia umów cywilnoprawnych, najmu, dzierżaw, użyczenia dotychczasowych udostępnionych nieruchomościom osobom trzecim. Zgodnie z przepisami artykułu 4g ust. 7 ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz agencji mienia wojskowego jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się własności darowanej jej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości jest właściwy wojewoda. Zrzeczenie się własności obdarowanych nieruchomości następuje do aktu notarialnego. Zrzeczenie się nie powoduje po stronie powiatu żadnych kosztów, na przykład związanych z wypłatą odszkodowania. Powiat ponosi jedynie koszty sporządzenia aktu notarialnego. Tym samym zasadny jest zwrot terenu lotniska Skarbowej Państwa i rezygnacja z projektu tworzenia lotniska publicznego. W związku z powyższym podjęcie uchwały zdaje się zasadne i celowe. Ale się naczytałem, panie przewodniczący. Dziękuję panu staroście. Czy ktoś z państwa radnych lub zaproszonych gości chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę, pani radna Augustyn. We wrześniu, panie przewodniczący, wysoka rado, dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzi. We wrześniu tego roku opracowaliśmy strategię rozwoju powiatu na lata 2015-2020. Przy opracowaniu tej strategii jest szeroki udział wszystkich zainteresowanych, między innymi Izba Gospodarcza, oczywiście wszyscy radni i przedstawiciele różnych środowisk. W trakcie opracowania tej strategii podaje się cele. Jednym z celów był cel numer 4, który mówi, że planowanie przestrzenne na rzecz konkurencyjności gospodarczej i turystycznej powiatu i kierunek działania, dążenie do uruchomienia lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Udział w kształtowaniu tej strategii brał udział również przewodniczący obecnego zarządu, pan Stefan Piechocki. Chciałbym zapytać go, co spowodowało zmianę jego poglądów w tej sprawie. Zarząd oczywiście obecny podjął też pochopnie tą decyzję, moim zdaniem, sprzeczną z oczekiwaniami mieszkańców miasta, która była wyrażona w programie Porozmawiajmy o Pile, w którym badano opinię mieszkańców właśnie w tej sprawie i ta opinia była pozytywna. Wszyscy widzieli szansę rozwoju powiatu dzięki możliwości uruchomienia lądowiska. No, wydaje się, że nowemu zarządowi również zależy, taką mam nadzieję, na rozwoju naszego regionu. Wiadomo, że jest Pilska Strefa Ekonomiczna, że jest szansa na biznes i biznes lubi poruszać się szybko i sprawnie, a więc potrzebne jest lądowisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, pan radny Bugajski. Czy jest sygnał? Jest. Panie przewodniczący, ja już jak rozpoczęliśmy dyskusję w tym temacie, w zasadzie dotknęliśmy je tylko, chciałem wyrazić swoje zdanie jako ta osoba, która z upoważnienia zarządu powiatu dokonywała aktu przejęcia tego lotniska. Niełatwo przypisanego dla powiatu pilskiego przy wielu, wielu zabiegach, wielu ludzi pozytywnie nastawionych dla rozwoju północnej Wielkopolski i powiatu pilskiego. Ale wczoraj wszedłem do jednego ze sklepów w Pile, biorę do ręki gazetę, kupiłem, wchodzę do domu, czytam. To, co dzisiaj my tu rozmawiamy, to uzasadnienie, które pan przewodniczący zarządu odczytał, wyczytałem wczoraj w gazecie już. Także wybiegamy z pewnymi faktami do przodu, a dzisiaj obradujemy na sesji w tym temacie. Więc myślę, że to jest tak poważny temat dla północnej Wielkopolski, dla powiatu pilskiego, dla całego subregionu pilskiego, że nie można
jednym posiedzeniem zarządu podjąć decyzję tak poważną, na którą pracowali masę czasu ludzie, nieważne z jakiej opcji politycznej, ludzie, którym nie obcy jest interes rozwoju północnej Wielkopolski. Przecież już dzisiaj, według tego wykazu, który został nam przed chwilą przedstawiony, są firmy, których właściciele tylko korzystają z drogi lotniczej, a nie samochodowej. Dzisiaj ja sobie nie wyobrażam firmy Knudsen Wysokiej, której właściciel nie korzystałby z lotniska, tylko by jechał samochodem do swojego kraju. To samo dotyczy Podanina, to samo Złotowa i wielu innych miejscowości. Jaki problem pokusić się, jeżeli taka jest wola zarządu, nawet o referendum w tej sprawie? Czy tak szybko, od razu, pierwsza decyzja taka momentalna to jest oddać i święty spokój? No to oddajmy budynek starostwa, bo będzie kosztować termomodernizacja. Oddajmy kolejkę wąskotorową, bo są też problemy z nią. Oddawajmy wszystko i po co nam w ogóle mieć wtedy takie poważne, duże starostwo? Uważam, że jak się jest właścicielem czegoś, to się jest właścicielem. Trzeba szukać rozwiązań. Byłem przekonany, że dzisiaj po tym przeczytaniu artykułu, to się troszkę zdenerwowałem, ale że dzisiaj, jak dotarły do mnie słuchy, że będzie rozmowa na temat lotniska, że będzie zaproponowane przez zarząd takie innowacyjne, nowe rozwiązanie, jakim będzie próba zawiązania spółki zarządzającej lotniskiem przy współudziale miasta Piły, które dzisiaj dlaczego nie chce partycypować w kosztach utrzymania, bo chce wspólnie z powiatem to rozwiązywać ten problem. I myślę, że miasto jest gotowe do wejścia. Nie chodzi o anulowanie opłaty dzierżawnej, czyli podatku od nieruchomości, czy też opłaty tej, tylko chodzi o to, żeby środki pewne przeznaczać na rozwój nie lotniska. Jeszcze raz mówię, my mylimy pewne pojęcia. Mówimy o lądowisku. Taki jest zapisany w programie regionalnym rozwoju województwa wielkopolskiego. Dwa się takie ostały. Wpisane zostały Leszno jako trawiaste lotnisko i Piła. Te dwa są wpisane w program rozwoju. Nie jest zlikwidowane, natomiast na pewno nie będzie w Pile lotniska cywilnego, bo jest w Poznaniu, Ławica, jest w Szczecinie, w Bydgoszczy i na pewno nie będzie. Ale nigdy nikt nie zakładał, że tu będzie lotnisko cywilne. Mówiło się cały czas o rozwoju aeroklubu, o rozwoju sportu wśród młodzieży. Mówiło się o biznesie i taksówkach biznesowych z tym związanych i ewentualnie w perspektywie, gdyby się trzeba było dogadać z Ministerstwem Obrony Narodowej i poprzez Agencję Nieruchomości Wojskowych przejęcie pewnej części gruntów na strefę gospodarczą w tym kierunku, żeby pójść. A nigdy nikt nie mówił o lotnisku. Skąd nagle kategorie poszczególnych grup lotniskowych, jakie konieczne są do spełnienia i nakłady, jakie są konieczne do spełnienia. Mówimy o rzeczach minimalnych, mówmy, a nie o tych maksymalnych, które żaden samorząd powiatowy nie byłby w stanie. Również jest problem i to nie ulega dyskusji, że powiat jako jednostka samorządowa nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej. To jest problem. Wystąpienie było w tej sprawie raz, drugi, odbijana jest piłka, ale tak jak nie było powiatów, które by mogły przejąć lotniska i obiekty wojskowe i znalazła się potem ustawa, która upoważniła, że mogły powiaty przejąć, tak można walczyć dalej o to, żeby otworzyć właśnie działalność gospodarczą poprzez powiat. To tylko od ustawodawstwa zależy. Przecież jest tu wśród nas i kolega senator, myślę, że ten temat też wie, żeśmy już poruszali jako samorząd powiatowy wcześniej. Myślę, że najprościej jest pozbyć się problemu. To jest najprościej. Zastanówmy się nad tym, co zrobić, żeby to lądowisko i ten
obszar około tego lądowiska wykorzystać. Powiedzmy mieszkańcom Piły dzisiaj, młodzieży, która tam się bawi w te skoki spadochronowe, że nie będziemy tego już mieli, bo trzeba to oddać do wojska. Powiedzmy przedsiębiorcom pilskim tym i subregionu pilskiego, że nie będziemy mogli lądować naszymi tutaj ich samolotami, bo my nie mamy przecież samolotów, ale że nie będzie można było poprzez aeroklub prowadzić tej działalności. To nie przynosi złota i profitów, ale w rozwoju gospodarczym się bardzo liczy. Piła jako miasto z tymi dużymi zakładami i subregion cały musi się rozwijać. W tym kierunku trzeba pójść. Zastanówmy się jeszcze spokojnie nad tym tematem. Czy my dzisiaj musimy, czym jesteśmy zobligowani, żeby dzisiaj taką decyzję poważną, gospodarczą podejmować? Zastanówmy się nad tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna z GIEP Porzucek, proszę bardzo. Wysoka Rado, Prawo i Sprawiedliwość od dawna postuluje, aby podjąć realne działania odnośnie pilskiego lotniska i w świetle odpowiedzi MON na pismo Zarządu Powiatu oraz brak środków z Unii Europejskiej decyzja Zarządu Powiatu w Pile wydaje się być zasadna. Panie Starosto, mam pytanie, jeżeli uchwała zostanie podjęta, to jaki jest harmonogram przekazania tych terenów do Skarbu Państwa oraz czy obecni użytkownicy będą nadal mogli korzystać z lądowiska? Dziękuję. Czy pan starosta chce w tym momencie? Panie przewodniczący, proszę bardzo. Państwo, pani radna. Streścił uzasadnienie, które przytoczyłem, czytając je 15 minut. Odczytam ponownie akapit. Zrzeczenie się własności obdarowanych nieruchomościami Skarbu Państwa nie spowoduje wygaśnięcia umów cywilnoprawnych, najmu, dzierżaw, użyczenia, dotychczasowych uzupełnienia nieruchomości osobom trzecim. Aeroklub, spadochroniarze bez problemu użytkują, nic się nie zmienia w statusie lądowiska, jak było, tak będzie dalej. Wszyscy mogą lądować i startować. Natomiast co do dyskusji, że pieniądze nie mają znaczenia. Pieniądze mają znaczenie. Szanowni Państwo, w spotkaniu trójstronnym, w którym uczestniczyli akurat pan wicestarosta, członek zarządu i moja skromna osoba, próbowaliśmy dyskutować z władzami miasta Piły w przedmiocie ulg podatkowych związanych z kwotą 416 tysięcy złotych, czyli podatkiem od nieruchomości za obiekt lotniska pilskiego. Odpowiedź była jednoznaczna. Nie ma takiej możliwości ulg podatkowych stosowania. W związku z powyższym dla Zarządu Powiatu Pilskiego kwota 416 tysięcy i kolejnych blisko 300 tysięcy złotych na utrzymanie substancji lotniskowej jest kwotą, która, tak jak pani radna Augustyn powiedziała, może trafić na zupełnie inne potrzeby, w tym ochrony zdrowia również. Też podzielam ten pogląd i też się zgadzam. Dlatego, szanowni państwo, jeżeli ktoś się wsłuchał w uzasadnienie, które przeczytałem, z niego naprawdę odpowiedzi na wiele pytań wynikają i są jednoznaczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosił pan senator Augustyn. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, państwo radni. Piłę obiegła wieść, że pierwszą decyzją nowych władz powiatu dotyczącą rozwoju subregionu pilskiego jest pozbycie się lotniska. Wieść szokująca. Wszyscy zadają sobie pytanie, co się stało, dlaczego. Przecież jeszcze chwilę temu ten sam powiat przyjmował strategię rozwoju, gdzie wśród zadań dla siebie wyznaczonych wpisywał rozwój tego lądowiska i przekształcenie w lotnisko o ograniczonej certyfikacji. To się stało. Nie sądzę, żeby zmieniła się ocena co do roli lotniska dla rozwoju subregionu pilskiego. Nie wierzę, żeby ci radni z porozumienia samorządowego, z PSL-u, którzy chwilę temu głosowali za tym, żeby dalej inwestować w lotnisko i je rozwijać, nagle zmienili front. Zapewne też
Mimo trudności nie chodzi o pieniądze, bo przecież jednym ruchem dzisiaj powiat znajdował pieniądze na to i na to i na inne rzeczy. Więc co się stało z tymi obietnicami przyspieszenia rozwoju, lepszego zarządzania? Gdyby obietnice wyborcze były spełniane, pewnie mielibyśmy dla lotniska dzisiaj zupełnie inne, lepsze wiadomości. Proszę Państwa, wydawać by się mogło, że jak ktoś ma świadomość wagi tego problemu, a mowa tutaj była, pan przewodniczący użył takiego zdania, że to jest sprawa dużej wagi, to jeśli sam nie ma pomysłu, to będzie szukał rozwiązania, będzie chciał pomocy, będzie się chciał rozeznać, da sobie na to czas, żeby przygotować się do podjęcia działań. Niestety tak się nie stało. Żadnych konsultacji ani z samorządami gmin powiatu pilskiego, ani z sąsiadami, czyli powiatami sąsiednimi, ani z organizacjami pracodawców. Nikt nie zapytał też Pilan, co sądzą o potrzebie funkcjonowania lotniska, choć akurat ta odpowiedź była tutaj już przytaczana. Ja również deklarowałem współpracę i mówiłem o wznowieniu prac nad zmianami w ustawach samorządowych, które umożliwiałyby powiatom tworzenie spółek, co pomogłoby gospodarczej aktywizacji terenów okołolotniskowych. To nie jest były projekt. To jest projekt, który jest w Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji w Sejmie. To jest projekt, według oświadczenia ministra Marka Wójcika, z dzisiejszego dnia, który ma szansę być uchwalony w tej kadencji parlamentu. Nie szło to prosto, przede wszystkim dlatego, że nie wszyscy wierzą, że powiaty w ogóle w Polsce są potrzebne i są w stanie udźwignąć nałożone na nich obowiązki. I ciężko było w parlamencie przekonywać oponentów także do tej ustawy, by zwiększać uprawnienia powiatów. Całkowicie chybione jest uzasadnienie tej ustawy. Całkowicie. Otóż powiat, gdyby tylko zechciał skorzystać z artykułu 54 ustawy Prawo lotnicze i powołał jednostkę organizacyjną, która by założyła lotnisko i która by nim zarządzała, bez dzielenia gruntów miałby prawo do czerpania pożytków. To jest w ogóle niezrozumienie tego pisma. Powiatowi samemu tego nie wolno, ale podmiotowi prowadzącemu lotnisko wolno. Oczywiście powiat poprzednio zwlekał z tym, bo spółka byłaby lepszym rozwiązaniem. Ale mam przed sobą ekspertyzę prawną, z której wynika, że nawet w tej formule jednostki organizacyjnej absolutnie powiat mógłby zaprosić do współpracy i partycypacji samorządy zainteresowane. Dysponentem tej ekspertyzy jest prezydent miasta Piły. Nie jestem upoważniony, żeby teraz panu staroście ją na biurku położyć, choć być może jutro będzie to już możliwe. I pewnie te informacje byłyby dostępne zarządowi powiatu, gdyby chciał w ogóle się dowiedzieć i gdyby w ogóle chciał pytać i był szczerze zainteresowany postępem w uruchamianiu lotniska ograniczonej certyfikacji. I ten problem powiatowy, panie starosto, podatkowy też by się tym samym rozwiązał, ponieważ w przypadku utworzenia takiego lotniska, co wymagałoby oczywiście trochę zachodu, ale nie wydatków, nie byłby naliczany podatek od nieruchomości w ogóle.
To tylko powinno przynaglać do tego, żeby czekając na możliwości tworzenia spółek, teraz już i natychmiast starać się powołać jednostkę organizacyjną, bo nie ma przeszkód, cytuję, nie ma przeszkód, aby starostwo powiatowe w Pile było zakładającym lotnisko, na przykład poprzez swoją jednostkę organizacyjną. Jak można bez odpowiedniego rozeznania prawnego, z pominięciem strategii, z lekceważeniem pragnień ludzi, bez jakichkolwiek konsultacji, podejmować decyzję, która znacząco ograniczy perspektywy rozwojowe powiatu północnej Wielkopolski. Jakie to ma znaczenie, wie przecież szef klubu radnych Porozumienie Samorządowe, który przecież wybudował lotnisko po to, żeby lepiej biznes prowadzić. Naprawdę chciałem bardzo Państwa prosić, nie podejmujcie pochopnych decyzji. Zapoznajcie się spokojnie z tą ekspertyzą, o której mówię. Najspokojniej jak można. Zaproście do dyskusji wszystkich zainteresowanych. Nie mówmy o tym, co trzeba oddać. Nie mówmy o tym, co w powiecie trzeba zlikwidować. Mówmy o tym, jak powiat rozwijać. Jeśli tylko powiat będzie chciał, ja jestem gotowy kontynuować współpracę. Deklaruję, że chętnie wezmę udział w tej debacie i wniosę swój wkład w rozstrzygnięcia. Naprawdę, drodzy mieszkańcy Piły i powiatu pilskiego, lotnisko ograniczonej certyfikacji powiat może prowadzić. Poprzez jednostkę organizacyjną może czerpać pożytki z dzierżawy pod warunkiem, że będzie to przeznaczał na inwestowanie w lotnisko. A pan prezydent Piły obiecał staroście, że wszystkie te pieniądze, które pobiera z tytułu podatku, chce na zasadach partnerskich reinwestować właśnie w to lotnisko. Nie straszmy kosztami. W tej formule, o której ja mówię, koszty uruchomienia lotniska to zaledwie 3 miliony, nie jakieś 250 milionów. My nie chcemy konkurować z Berlinem ani z Ławicą. Dlatego bardzo serdecznie apeluję, proszę, trzymajmy się strategii. Nie marnujmy wysiłku tylu lat wielu samorządowców, w tym tu obecnych. Nie narażajmy Piły, subregionu pilskiego, na spowolnienie lub, nie daj Boże, zaprzepaszczenie rozwoju tego lotniska. Lotnisko jest darem, jest dziedzictwem też poprzednich pokoleń Pilan i mieszkańców subregionu. Patrzą oni ze zdziwieniem, nie chodzi o sentyment, oni też marzą o tym, żeby to lotnisko funkcjonowało. Dla kogoś się może wydawać, że 20 przedsiębiorców, to cóż to jest, którzy korzystają z tego lotniska, ale trzeba by policzyć, ilu pracowników to dotyczy. Czy Państwo braliście pod uwagę także ich opinię? Przecież nie może być to zależne od zgody, niezgody kogoś, kto prywatnie prowadzi lotnisko. Lotnisko publiczne jest nam potrzebne. Dostępne absolutnie dla każdego. Bo lotnisko o ograniczonej certyfikacji, bez opłat, miałoby być dostępne dla każdego. Dlatego
trzymając w ręku tę opinię z 12 grudnia tego roku. Jeszcze raz apeluję do Państwa o rozwagę. Radny Sejmiku Porzucek, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie przewidywałem swojego wystąpienia w dniu dzisiejszym, ale słuchając głosu pana radnego Bugajskiego, na tym bardziej pana senatora Augustyna, zastanawiam się, co panowie robiliście przez ostatnie 8 lat. Jako starosta, jako członek zarządu województwa oraz jako senator Rzeczypospolitej. Bo chciałem przypomnieć te wszystkie wasze zapowiedzi, wasze i waszych kolegów. Ale na wstępie chciałem zauważyć to, co powiedział pan starosta aktualny. Obecni użytkownicy będą mogli nadal korzystać z tego lądowiska i trzymamy pana starostę za słowo, że na tyle sprawdził te wszystkie dokumenty, że wciąż zarówno aeroklub, spadochroniarze, mam nadzieję także ci nieliczni biznesmeni będą mogli korzystać ze swoich awionetek i lądować i że to będzie kontynuowane. Natomiast panie radny Bugajski, przypominam, mówił pan, nikt nigdy nie obiecywał tutaj lotniska. 2011 rok. Adam Scheinfeld. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy latać z piły do Egiptu i Tunezji na wakacje. Leszek Wojtasiak. Mam nadzieję, że piła wejdzie do zespołu lotnisk Ławica. W tej sprawie jego wypowiedzi, jego działań komisja rewizyjna na mój wniosek w sejmiku prowadzi wyjaśnienia. Grzegorz Bytowski. Związany z piłą członek zarządu Ławicy. Mam nadzieję, mówił to w 2011 roku, mam nadzieję, że w 2012 roku jest wielka szansa na to, że Piła będzie lotniskiem zapasowym dla samolotów obsługujących Euro 2012. Pani poseł Janyska, ówczesna moja koleżanka w Komisji Rozwoju, której byłem wiceprzewodniczącym, mówiła, nasza Komisja Rozwoju Regionalnego wesprze te działania. Sprawdziłem, nigdy nie zabierała w tej sprawie głosu, poza tą konferencją, gdy ubiegała się o mandat senatorski. Pan Piotr Głowski, mając rzadką okazję udzielania wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej w lutym ubiegłego roku, informował, że rozwój lotniska, że budowa terminalu General Aviation jest zgodna ze strategią ministerstwa, ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. To była nieprawdziwa informacja. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w maju poinformowało, że próba wpisania do WRPO na wniosek środowiska Pilskiego. Od początku była skazana na porażkę i na wniosek MIR-u Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zostało to wykreślone i do Komisji Europejskiej trafiła wersja WRPO Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 14-20 bez tej inwestycji. Tak więc ta decyzja pana starosty, także zarządu powiatu Pilskiego wydaje się być w pełni uzasadniona. Panowie mieliście swój czas. I nic się nie udało zrobić. Więc mam nadzieję, że to lądowisko na te potrzeby skromne, które są, będzie funkcjonowało. Natomiast nie ma sensu kolejnych milionów złotych, czy to będzie 3 miliony złotych, jak wskazuje pan senator, czy będzie jakaś większa kwota. Nie ma to znaczenia. Nie ma szans na to, aby lotnisko w Pile było, kiedy, ja nie wiem, czy są kamery, aby wskazać na pana senatora Augustyna. Nie wiem, więc zastanawiam się, panie senatorze, co pan chce zrobić, ale nie chcę z panem polemizować, szanując czas Wysokiej Rady. Tak więc, drodzy państwo, sprawa jest jasna i mam nadzieję, że ta decyzja, którą zaproponował Zarząd Powiatu, przyznaję, bardzo odważna, zostanie wprowadzona. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan radny Sulima. Panie przewodniczący, szanowny panie starosto, 5 lat starań o pozyskanie terenów w sumie około 300 hektarów. Nie będę mówił o wartości. 5 lat starań, bo żeby założyć lotnisko, lotniska nie zakłada się w rok, 2-3 lata. Lotnisko zakłada się nie dla nas. To lotnisko ma być dla naszych następców, dla następnych pokoleń. Jeśli oddamy to w tej chwili z powrotem do wojewody, a wojewoda do wojska, wojsko podzieli to na działki i sprzeda, bo im to jest niepotrzebne. W związku z powyższym mam pytanie od razu tu do pana radnego Judyckiego. Pan podejmie dzisiaj decyzję, co pan powie kolegom za pół roku, jak nie będą mogli latać już paralotniarze, lotniarze.
Jak pan się zachowa wtedy? Aby uruchomić lotnisko, są potrzebne pieniądze. Ja wiem, że budżet powiatu jest, no można powiedzieć, taki troszkę nadwyrężony. Nawet nadwyrężony, bo brakuje, widzę, na wszystko. Poprzednie dwa zarządy miały pieniądze na większość zadań i jakoś sobie radziły. Dzisiaj nie ma na nic pieniędzy, nie ma pieniędzy na podatek za grunty, które i tak by wróciły zainwestowane w lotnisko. Natomiast są pieniądze na rozwój sportu dodatkowe, znalezione 300 tysięcy. Fajnie. Oczywiście dzisiaj niewiele osób korzysta z tego lotniska, bo korzystają tylko ci, którzy mają swoje prywatne samoloty. Natomiast to lotnisko jest szansą na przyciągnięcie kolejnych inwestorów do Piły. Proszę mi wierzyć w to, że rozwój techniki i transportu lotniczego pozwoli wkrótce, nie dzisiaj, nie za dwa lata, może za 10 lat, na to, że znajdzie się takich inwestorów 10-15, którzy zamienią dzisiaj rynek pracy na rynek pracownika. Bo w Pile potrzebna jest zmiana rynku pracy na rynek pracownika, by zaczęły rosnąć dochody. Jak zaczną rosnąć dochody, to tylko wtedy, gdy pracownik będzie poszukiwany, a nie praca będzie poszukiwana. A to nastąpi za 4-5 lat. I wtedy to lotnisko zacznie być potrzebne do tego, żeby funkcjonowało właściwie. Oczywiście nie jest to lotnisko tylko dla samego powiatu pilskiego. Ja pamiętam świętej pamięci burmistrza Tuderka, który składał publiczne deklaracje na salonie gospodarczym, że chętnie powiat wałecki i gmina Wałcz dołączy się do tego, żeby to lotnisko funkcjonowało. Dzisiaj jest tylko lądowisko i należy je tylko utrzymać. Nikt nie wymaga nakładów wielkich łożyć, a przy 140-milionowym budżecie znalezienie 400 tysięcy na podatek i 200 tysięcy na zabezpieczanie co roku, to nie są zbyt wielkie, wygórowane wydatki. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiejsza decyzja będzie decyzją kluczową. Kluczową dla sprowadzania kolejnych inwestorów na teren północnej Wielkopolski. Przekreślenie funkcjonowania dzisiejszego lotniska to tak jakby jedną ręką odcięcie się od tego, by tworzyć nowe miejsca pracy. A przecież porozumienie samorządowe mówiło mniej polityki, więcej miejsc pracy. I tym chciałbym skończyć swoją wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan senator Augustyn. Panie przewodniczący, panie starosto, panie radny Porzucek. Te nadzieje, które pan w poszczególnych latach wyrażał, są dalej aktualne. Są dalej aktualne. Ci, którzy je lekceważą, myślą krótkowzrocznie. Są sprawy trudne i w ojczyźnie, i w samorządach, które wloką się niestety bardzo długo, latami. Denerwuje nas to, ubolewamy nad tym. Chcielibyśmy szybciej. Zmieniamy władzę, tak jak teraz tu w powiecie, na tych, którzy może szarpną, może pociągną, może dźwigną więcej od tych, którzy byli przed nimi. I dobrze, tak powinna działać demokracja, żeby nadzieje ludzkie były w końcu realizowane, szybciej realizowane. Do tego powinniśmy dążyć, a nie je zabijać. Czy to niemożliwe? Chciałbym zapytać pana starostę, czy zna sukces powiatu pyrzyckiego prowadzącego lotnisko? Czy zna sukces Kołobrzegu? Czy wie, że w Lesznie jest 10 tysięcy lądowań rocznie? Goleniowa. To znaczy, że inni mieli pomysł, że inni potrafili. Nie mówię, że wszystko jest do skopiowania, absolutnie. Prawdopodobnie w niewielkim tylko stopniu. Ale nie mówmy ludziom, że to niemożliwe. Bo to jest możliwe. Inni to robią. Dlatego uważam, że warto się zastanowić.
Zawsze możecie państwo podjąć tę decyzję. Nie ma żadnego obligo, nie ma żadnego terminu, żeby teraz absolutnie tę decyzję trzeba było podjąć. Spokojnie rozmawiajmy o tym i starajmy się wzajemnie przekonywać i mobilizować, tak żeby powiat pilski nie został z tym sam, bo to jest za wiele. Ale myślę, że w ciągu kilku lat te 3 miliony złotych są do zdobycia wspólnymi siłami. Jesteśmy w stanie wykorzystać ten czas do załatwienia formalności. Możemy powołać, możecie państwo powołać tę jednostkę organizacyjną i ruszyć z miejsca, nie oglądając się być może już na to, czy i w którym momencie te spółki będą możliwe, czy nie. Zachęcam do tego. Proszę o to. To jest waga państwa dzisiejszej decyzji. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Martynka. Szanowni państwo, dzisiaj to jest taki trochę sąd nad lotniskiem. Jedna strona przedstawia argumenty mówiące o tym, że jest to niemożliwe i pokazuje różnego typu trudności. I one są. I tutaj nikt nie mówi, że tych trudności nie ma i że to jest łatwe i że to jest proste. One są związane i z finansową możliwością powiatu, być może perspektywą, tutaj pokazaną unijną, związane z prawodawstwem. Druga strona mówi, że to wszystko może ulec zmianie i jest pewna szansa. Jest to troszkę taka dyskusja nad pesymistami i optymistami. Państwo jesteście pesymistami, bo uważacie, że nic się nie da zrobić. My przedstawiamy stanowisko, że przy dobrej woli wielu osób, przy współpracy wielu osób, mówił o tym pan senator, mówił też pan Tomasz Bugajski, można to lotnisko uratować. Ja sądzę, że to jest decyzja pochopna. Ja naprawdę bardzo państwa proszę o niepodejmowanie jej dzisiaj. Proszę państwa, ja prześledziłem także materiały z zarządu. 3 grudzień, pierwszy raz pojawia się problem lotniska. 14 grudzień, decyzja o jego likwidacji. Szanowni państwo, jesteście w większości tutaj koalicji radnymi, którzy tak naprawdę radnymi są od miesiąca. Dajmy sobie czas, żeby się temu przyjrzeć. Dajmy sobie czas na to, żebyśmy to mogli jeszcze zweryfikować, czy tak musi być. Ta decyzja będzie decyzją nieodwołalną. Mówił pan Porzucek, że niczego nie zrobiono. A jednocześnie przez 6 lat wydano 783 tysiące środków własnych, jak tutaj pan starosta przedstawiał. Około niecałe 200 tysięcy na rok. Co z tego zrobiono? Zabezpieczono to lądowisko, oświetlono, postawiono bramę, ogrodzono. To nie jest nic. W ubiegłym roku pozyskaliśmy pozostałe grunty. Ja sądzę, że nie wykorzystano całej możliwości rozmów na temat lotniska, mówię o całym obszarze lotniska, z miastem. Jedna rozmowa, na której opieracie się panowie, moim zdaniem nie wyczerpuje tematu, bo problem tego miejsca jest problemem dla miasta ważnym, dla powiatu ważnym i myślę, że znajdzie się formuła dla rozwoju tego miejsca. Ja przypominam chociażby przysłowiową kolejkę, którą przejęliśmy w którymś momencie i gdybyśmy jej nie przejęli, nie byłoby jej dzisiaj, ponieważ by ją rozkradli. Przez wiele lat nic się nie działo, naprawdę. Były również podstawy ku temu, by stwierdzić, że kolejką nie zajmujmy się, bo to po prostu nic się nie dzieje. Znalazła się formuła, że z roku na rok, w każdym roku to kolejka
odżywa, zaczyna być widziana dobrze przez całe społeczeństwo. Myślę, że również przez gminę Białośliwie i przez powiat cały. Gdyby w tamtym momencie któryś z zarządów stwierdził, że nie będziemy się tym zajmowali, ponieważ nic nas to nie obchodzi, bo to jest trudne, kolejki by nie było. Za chwilę tak może stać się z lotniskiem. Proszę Państwa, nie podejmujcie dzisiaj tej decyzji. Nie wiem, dlaczego musimy to robić dzisiaj. Ja przychylam się do wszystkich głosów, które mówiły, starajmy się działać na rzecz. Jak się okaże, że wyczerpiemy wszelkie możliwości, że nie znajdziemy nigdzie takiego kworum, takich zwolenników na rozwój, to wtedy możemy taką decyzję podjąć. Dlaczego dziś? Ja naprawdę nie widzę takiego uzasadnienia, żebyśmy mogli to zrobić dzisiaj. I bardzo Państwa proszę o niepodejmowanie tej decyzji właśnie dzisiaj. Dziękuję. Proszę pan radny Wądołowski. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja chcę zabrać głos nie jako konkretny przedstawiciel jakiegokolwiek ugrupowania, tylko jako mieszkaniec Piły. Od urodzenia, długoletni mieszkaniec Piły. I zwracam się do tych, którzy być może teraz na mnie patrzą, a zwłaszcza mnie słuchają. Na moich oczach to miasto rozwijało się i trochę gasło. To czas jego wielkiego rozwoju, kiedy administracyjnie Piła zyskała, doprowadził do tego, że do niego przybyło wielu cennych, pożytecznych ludzi, którzy dbali o to, by jego rozwój był bardzo wszechstronny. Ta jego degradacja nastąpiła wtedy, kiedy wyprowadzono stąd największy zakład taboru kolejowego, kiedy zdegradowano garnizon wojskowy i rola Piły z ośrodka gospodarczego. Ja przejdę zaraz do sprawy, jeśli pana to interesuje. Przejdę. Pozwoli pan, że nabiorę trochę odwagi i tak skoncentruję swoje myśli. Zatem sprowadziło to nasze miasto do roli raczej ośrodka o charakterze usługowym i handlowym. Pojawiające się galerie prowadzą dalej do tego samego, niestety złego chyba, skutku. A zatem zbudowanie Piły jako ważnego centrum ośrodka gospodarczego jest procesem długim i pewnie w jednym roku, nawet w jednej kadencji, czy w dwóch kadencjach Rady tego się nie uda zrobić. Zatem mój apel kierowany jest zwłaszcza do radnych, moich kolegów, z którymi się znam od wielu lat, którzy są z Piły, dla których dobro tego miasta jako głównego ośrodka, który będzie emanował na inne, mniejsze gminy, powinien być najważniejszy. Proszę pamiętać, drodzy koledzy i koleżanki z Piły, że to nas wybierali mieszkańcy tego miasta, a nie okręgu wyborczych, którzy są poza nim. Mam prawo tak mówić. Oddano na mnie prawie 1000 głosów, a pewnie kilka tysięcy więcej chciałoby to zrobić, gdyby mieszkało w okręgu, w którym kandydowałem. A zatem mój głos jest głosem tych, dla których dobro miasta jest rzeczą najbardziej istotną. Czy lotnisko jest niezbędne? Jest, pozostawiam to pytanie wirtualnie bez odpowiedzi, dlatego że każdy zarząd może mieć inną wizję i koncepcję budowania swojej strategii rozwoju. Natomiast jeśli chcemy w dalekosiężnej strategii dbać o rozwój tego ośrodka, to musimy skoncentrować swoją uwagę na tych wszystkich działaniach, aby stał się on centrum komunikacyjnym. Działania kolejowe są poczynione, drogowe też. Transport lotniczy przecież jest równie ważny, a może stać się najważniejszy. 100 lat temu, prawie 100 lat temu, inni zarządcy tego regionu i miasta, czyli Niemcy, wiedzieli, gdzie ulokować właśnie coś takiego, co było wtedy w powijakach. Wtedy nikt prawie nie wiedział, co to jest samolot. A jednak lokalizacja była perspektywiczna, mądra i docelowa. Choć służyło ono celom militarnym, to zawsze można je przekształcić na inne. A zatem budowanie takiego ośrodka jako ważnego węzła komunikacyjnego leży w interesie mieszkańców miasta, stolicy tego regionu. Stąd, drodzy Państwo, bierze się przynajmniej połowa budżetu powiatu. Gdzie są, skąd pochodzi subwencja? Ze szkół średnich. Większość jest tutaj. Dotacje państwowe, subwencje idą głównie przez miasto. A więc nie wolno nam jako radnym zaniedbywać tego ośrodka. A zwłaszcza
stawiać nas do kąta, mieszkańców tego największego ośrodka, co się stało na pierwszej i drugiej sesji. Nie jest to eleganckie, no ale cóż, trzeba się z tym po prostu pogodzić. Apeluję zatem do Państwa o spokój i rozwagę. Sądzę, że każda decyzja pochopna, jeśli ona medycznie nie jest ratująca życie, nie wymaga działań natychmiastowych. Jeśli to się stanie, to sądzę, że warto wrócić do rozmowy z włodarzem tego miasta, z prezydentem miasta, który jest bardzo otwarty na dyskusję w tej kwestii, o czym pewnie kilku poprzedników mówiło. Zatem mój głos jest jako mieszkańca Piły, jako radnego stąd, nie jako radnego jakiegokolwiek klubu politycznego, bo jestem rodowitym Pilaninem i do tych moich wyborców się odwołuję, jeśli chcą wysłuchać mój głos, który jest głosem rzeczowym. I zawsze zabieram głos tylko wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Przeworek. Nie świeci, nie? Panie przewodniczący, panie starosto. Nie znam pana, jest pan starostą od 3 tygodni. I zachodzę w głowę, jak jest możliwe, żeby w ciągu tych 3 tygodni podjąć decyzję jednocześnie o tym, że nie naprawiamy elewacji budynku i rezygnujemy z lądowiska w Pile, z tematu, o który poprzednicy zabiegali od lat. Nie rozumiem tego. Rozumiem, że można zdecydować się, że nie naprawiam elewacji, naprawię ją później bądź nigdy, ale żeby w ciągu 3 tygodni zdecydować się na decyzję o czymś, nad czym poprzednicy, parlamentarzyści, radni, zarząd pracowali przez lata, co jest tematem tak ważnym dla regionu pilskiego, w ciągu 3 tygodni wystąpić o to, żeby oddać ten teren z powrotem do Skarbu Państwa. To, co pan cytował, te opinie prawne, to się do tego sprowadzały, że rzeczywiście powiat może z powrotem oddać te tereny wojsku czy Agencji Mienia Wojskowego. To jest żadna rewelacja, bo to jest normalne, że jak coś się dostało, to można oddać. Tylko nie po to się to dostało, żeby to oddawać. 2 tygodnie temu oglądałem taką mapkę, gdzie pokazano atrakcyjność poszczególnych regionów w Polsce, w całej Polsce, pod względem atrakcyjności ekonomicznej. I trochę mnie zdziwiło, że nasz region wyglądał tak fatalnie na tle innych regionów, ale badali to ludzie obiektywni i fachowcy. I w sytuacji, kiedy powiat pilski, który jest drugim powiatem, jeśli chodzi o wielkość w Wielkopolsce, który ma ambicje być liderem Wielkopolski Północnej, my mamy ambicje, żeby się to miasto i powiat rozwijały. W tym momencie, w ciągu 3 tygodni, pan występuje o to, żeby lądowiska w Pile nie było. W Pile czy koło Piły nie ma autostrady, nie ma linii kolejowych. Piła nie ma argumentów, jeśli chodzi o komunikację mocnych, żeby ściągać biznesmenów. I po to jesteśmy radnymi, czy członkiem zarządu, starostą, po to, żeby po 3 tygodniach rezygnować, wycofywać się. W drobnych sprawach należy próbować o coś zabiegać dla dobra terytorium tego, dobra mieszkańców, przyszłych pokoleń, a nie w ciągu 3 tygodniach powiedzieć, zabieram zabawki, idę do domu. Jeśli chodzi o to, co pan mówi, że prezydent Piły nie wyraził woli współpracy, że prezydent Piły nie chce umorzyć podatku od nieruchomości, to jest nieprawda. Prezydent Piły chce współpracować, umorzyć nie może, bo umarza się wtedy, kiedy sytuacja jest losowa. Sytuacja wymaga, to nie jest taka decyzja na widzimisię, że sobie umorzę. Podatki od nieruchomości należy płacić, ale miasto Piła jest skłonne z nami współdziałać. Po 500 tysięcy, może za chwilę po 1 milionie rocznie możemy wspólnie wkładać się w tą budowę tego lądowiska i dzięki temu będziemy dumni z tego miasta i z tego regionu, a możemy wszystko zaprzepaścić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Madej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o zamknięcie dyskusji. Składam wniosek formalny. Ale przepraszam, no nie, w tej chwili rzeczywiście, bo panowie zgłosili się po panu już, jest to wniosek, muszę go przegłosować. Kto z pań, panów radnych obecnych na sali jest za zamknięciem dyskusji w tym temacie? Proszę o podniesienie. Nie zgłosili się wcześniej. Wcześniej zgłosił się pan radny Madej. I składam wniosek o zamknięcie dyskusji. No. No. Proszę, proszę, głosujemy. Kto jest za wnioskiem pana radnego Madeja? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosowania? Ale panie radny, już głosujemy. Bardzo proszę o nie podejmowanie dyskusji. Zakończyliśmy głosowanie. Głosowało 23 radnych za wnioskiem pana radnego Madeja, 14 przeciw, 6, 3 się wstrzymało, 2 radnych nie głosowało. Stwierdzam, że wniosek pana radnego przeszedł. Zamykamy dyskusję w tym temacie i w związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za tym, aby podjąć tą uchwałę, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Proszę policzyć. Dobrze. Kto się wstrzymał od głosowania? Nie widzę. Stwierdzam, że za głosowało 24 radnych, za 17, przeciw 7, jeden radny nie głosował. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie lądowiska.